Siedź tu! Oluś! I tatuś! Troszeczkę nie tatuś. Nie ma brody, ma włosy, nie. Ma włosy, nie mam, a powinien nie mieć. A wszystko dlatego, bo nakręcamy ten filmiczek przed moim wyjściem na... konkurs. Na imprezę firmową. Disco lata 80, więc jestem przebrany, mam złoto, mam pikselki, długie włosy, wąsiki. Dobra, mniej gadania. Słuchajcie, dziś wracamy znowu na trochę do Super Finksów i nie wiem, czy pamiętacie, pojawiły się ekskluzywna Enigma, złota Enigma. Później się pojawił... ekskluzywny złoty Profesor K. Tak jest. Ja tu nie będzie gdzieś, muszę postawić. Złoty Profesor K. A teraz w dniu dzisiejszym otworzymy co? Złotego robota, który Super Bot Golden Armor. Mamy wersję niezłotą. Jak go otworzymy, to porównamy, czym się różnią i zobaczymy, czy złoty jest warty swojej ceny. A to wszystko skąd? Znaczy od kogo? Od Bestoy. Bestoy, dziękujemy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Bestoy. Spadajcie do nich, do sklepu, bo kupujcie złote roboty i nie tylko. Kupujcie, co chcecie. Dobra, Olusiu, ja zaczynam odpakowywać chyba. Tutaj. A, tu. Do dnie. No, ja chcę odpakować. Dobra. Tutaj odpakowywać. No, dobra. I dobra, ty. Okej, okay, ja tu delikatnie postaram się odpędzić. Dobra. Okej, okay, osko, super osko, wyciągamy. Zobacz, co jest w tej torybce, że tak powiem. Wyciągamy. Patrzysz i co jest? Co jest, mój mały padawanie? Jest młot. Jest młot? I co jeszcze jest poza młotem? Rączkę na palec. No czy to jest chyba broń, albo błysk, to jest albo broń. Energia może to jest. Tak, energia kazu. Na palec fajne. I co tam jeszcze? I jest taki oto pozłacany. Znaczy pozłacany, on ma zamiast... No wiem. To właśnie, porównaj. Zobaczcie, tu jest oryginalny z poprzedniego, znaczy z wersji niezłotej. I porównajcie sobie. Znaczy nie, no to musisz ty porównać, bo widzowie nie widzą. Przybliż i porównuj. Że co ma? Ten ma złoty pasek. Wszystko jest tak samo, tylko że ma takie srebrne części złote. Zamiast srebrnych części jest złote, czyli można powiedzieć, że jest lekko pozłacony. Niestety nie jest pozłacany prawdziwym złotem, tylko farko. No farko, no jakby był pozłacany prawdziwym złotem, to nie wiem, czy kogokolwiek by było na niego stać. O, zapomniałem, co tutaj jeszcze jest. Dobra, mamy już to wyciągnięte. Broń pokazałeś? Broń pokazałeś? Na broni, broń też się zobaczcie. Tylko srebrne, takie niebieskie elementy. Niebieskie, no jest bardziej takie niebieskie, to jest błękitne, tak? Okej, osko. Mamy tak. Z tyłu w złotym robocie skrzydełka. Jak naciskamy, to się otwierają ostatnie. I lecimy. Pamiętasz, co tu jeszcze jest? Pamiętam. No, uwaga, czy sobie Oluś przypomni. O, mamy zabezpieczonko, wyciągnij je tutaj. I tu, ale pokaż do widzów, tak? Gdzie już? Tutaj się otwiera. To jest taki panel sterowania, widzicie? Mhm. I tutaj, czy można sterować robotem? Tutaj, czekaj, tutaj no. Można włożyć takiego oto kitka zooma. Tylko musisz tak pokazać, żeby widzieć. O, kitka zooma, który może być, ale może być zamiast kitka zooma co? Może być zamiast kitka zooma. Tutaj jest taki klapek, można powiedzieć. Klapek, czyli wysuwa się miejsce miejsce, tutaj jest taka dziurka do włożenia. Na kazum kida i wtedy steruje kazum kit. I wtedy steruje właśnie kazum kit. Okej, okay, osko, super osko, to zamontuj jeszcze bronię. Oluś, zamontuj bronię i to na rękę, na dłoń chyba, to gdzieś montujesz. Czy, a, czy to jest do kogo? Gdzie to? Czekaj, tu muszę na pudełeczku zobaczyć. Mili Państwo, i ta broń... A, jeszcze ważne rzeczy musimy powiedzieć. Zapomnieliśmy. Tutaj na rączki, ale daj kazuma, albo, no może być ten kazum kit. Nie wyciągaj go. Tutaj, patrzcie, jest taka różnica, że o, zginają się kolana, widzisz? Może być tak, jakby był w ruchu, podnosi i zgina kolano. Jakby mamy, w biegu. Jakby w biegu.
Druga sprawa, obkręcają się ręce, ręce mu się kręcą, ja cię kręcę. I trzecia sprawa, bo właśnie, porównajmy, bo to jest poprzedni, to jest ten nowej edycji, ale zobacz, jakby ciupka był troszkę mniejszy, nie masz wrażenia? Zobaczcie, nie masz takiego wrażenia, jakby ten miał troszkę nie, był większy? Nie, bo ma trochę takie podwyższenie tutaj. No ale przez co to myślisz jest? Jakby był wyższy. Zobacz, ten plastik jakby ciupkę był mniejszy. No czemu? No patrz. A, no że nie tak stoi. Nie, no zobacz, też stoi normalnie i zobaczcie, widzicie? Jest o ciupeńkę wyższy. A młotek też mam większy? Nie, młotek taki sam. Młotek jest taki sam, czyli wszystko takie same. Ja cię, ale gacie. Można mu jeszcze pięści odkręcać. A, no już tak właśnie, a propos pięści odkręcać. Olek tak odkręcił, że jeden nasz robocik nie ma już pięści, bo zaginęła w akcji. Dobra, to myślę, że to tyle, bo zjedzą nas motyle. Dzisiaj naprawdę mega króciutki odcineczek, ale chcieliśmy wam pokazać i przypomnieć, żebyście, bo święta tuż, tuż, Mikołaj nie zawsze wszystko zdąży zrobić, można paść i zakupić coś bez... Na Allegro głównie handlują, więc podajcie, link macie w opisie. Będziemy się na pewno jeszcze widzieć przed świętami, bo czekamy na co, Olusiu? Właśnie. Czekamy na taki kalendarz, ale nie zdradzamy z czego. Nie zdradzamy z czego, ale naprawdę mega wypasiony. Kalendarz adwentowy z jakiejś gry. Z jakiejś gry, z figurkami, z gry. Nie wiem, czy figurkami, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami. Niestety to leci do nas już tydzień czasu, ale mam nadzieję, że zdążymy to otworzyć przed Wigilią, żeby w Wigilię był odcineczek, że 24 otwieramy ostatnią. Znaczy otworzymy wszystkie, ale będzie idealnie, że... 23 przyszło, to by idealnie było, że wrzucać 24. Tak jest. No, no właśnie, tak by było najlepiej, a mogłoby być jeszcze lepiej, jakby było wcześniej. No. Nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, Olusiu. O łapce w górę! Subskrypcji i... dzwoneczku. Łapka w górę. Łapka w górę. Subskrypcja. Subskrypcja to takie. A, jeszcze czekaj. Gdzie masz kazunkida? Jeszcze kazunkida nie porównywaliśmy. Gdzie masz kazunkida? Tu tak samo jak w tym. Zobacz. Wszystkie srebrne elementy. Wszystkie srebrne elementy. I też jest, tu jest pomarańczowy, a tu jest taki bardziej czerwonawy kolor. No. Albo może ja źle widzę przez to. Nie, tak, to nie jest dobrze. Nie, no właśnie. I tak naprawdę wszystkie te złote elementy, znaczy srebrne w starej wersji, są teraz złote. Jak ja bym miał pieniążki, to chęcią bym sobie takiego ekskluzywnego robocika zakupił. A ty, Olusiu, pączyli? Ja też. Ty też? No. No dobra, a jeszcze jedna rzecz ważna, bo już mamy... jakby wam to powiedzieć, przecieki o tym, co Magicbox, czyli firma produkująca Finksy i T-Racersy i inne zabawki, co wypuści w nowym roku. Zrobimy naszą reakcję i mamy dla was niesłychaną newsa, niesłychanego newsa, który troszkę nas przerazi, ale troszkę może coś ucieszy. Powiem wam, że będzie konkurencja dla Super Finksów. Ale to już wkrótce zobaczycie na filmie, jak będziemy wam przedstawiać te nowe zabaweczki. To trzymajcie się, ramy, pa, hej, pa!